Żarty się skończyły. Przedstawię ci dzisiaj trzy zasady, którymi się kierowałem i kieruje się nadal, żeby osiągnąć sukces w dowolnej dziedzinie życia. Ty pewnie oglądasz mnie dlatego, że jestem trenerem relacji damsko-męskich, więc powiem ci jak zrobić to w kwestii relacji damsko-męskich, ale to odnosi się do każdej płaszczyzny życia. Chcesz schudnąć, czy chcesz zbudować wspaniały biznes, czy chcesz się nauczyć nowego języka? Te trzy zasady zawsze będą aktualne. Jeżeli nie chcesz mi zaufać, spoko, po prostu to sprawdź. Po pierwsze, zawsze wymagam od siebie jak najwięcej. Zawsze, zawsze, zawsze. Ja wiem, że Twoja mama pewnie ci mówiła i dalej mówi, że jesteś cudowny i wyjątkowy i nic w życiu nie musisz, ale ja nie jestem Twoją mamą. Musisz zawsze robić więcej niż inni. Koniec kropka. To nie podlega żadnej dyskusji. Jak ja w 2012 roku zacząłem się uczyć o relacjach damsko-męskich, to ja pochłaniałem. Każdy poradnik odnośnie podrywu, atrakcyjności, związków czy pewności siebie, jaki tylko wpadł mi w ręce. Ja się nie, zas nie zastanawiałem, ile to mnie będzie kosztowało, czy mi się chce, czy ja mam czas. Pochłaniałem każdy poradnik, jaki tylko wpadł mi w ręce, i testowałem od razu to, co w tym poradniku znalazłem. I nie było przyjemnie, bo bardzo się bałem zagadywać do obcych osób, żeby zwiększyć swoją pewność siebie. Bardzo się bałem robić różne eksperymenty, jak na przykład zmiana fryzury czy zmiana w ogóle całego stylu ubierania. Ale dzięki temu teraz jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Hmm, możesz spytać, gdzie jestem. Powiem ci tak. Nie ma faceta, który byłby dla mnie konkurencją, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie. Znam potrzeby kobiet często lepiej niż Psychologię kobiet, ale też psychologię mężczyzn. Wiem, jakie są moje słabości, bo też je mam i wiem, jak nad nimi pracować. Więc jeżeli chcesz dojść do tego miejsca, zapraszam, bo miejsca jest bardzo dużo. Podejrzewam, że takich jak ja jest, jeden na 100 tysięcy, może na milion. Na świecie. Jest nas bardzo mało, bo włożyliśmy lata swojego życia w osiągnięcie sukcesu w konkretnej dziedzinie. U mnie to były relacje damsko-męskie. Dlatego, jeżeli chcesz zrobić to samo, nieważne czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, musisz wymagać od siebie najwięcej. Jak znajomi wyciągali mnie gdzieś na imprezę i ja wiedziałem, że tam będą na przykład sami faceci, a chciałem wiedzieć więcej o kobietach, to nie szedłem na tę imprezę, bo tracisz tylko swój czas. Każda impreza wygląda tak samo. Idziesz, pijesz alkohol, później się śmiejecie, później być może jest jakaś kłótnia, a może zbiera Was na wyznania i koniec, wracasz do domu nad ranem, jesteś zmęczony. Przestań tracić na takie rzeczy czas, jeżeli to Cię nie rozwija i zacznij robić rzeczy, które mają sens, które dają Ci efekt. I teraz przechodzimy do drugiej rzeczy: dyscyplina, żelazna. Są ludzie, którzy myślą, że jeżeli będą się uczyli jednego słówka dziennie w obcym języku, to osiągną sukces. To jest za mało. To wystarczy, żeby osiągnąć jakiś tam poziom podstawowy danego języka i wystarczy do tego, żeby zrobić sobie nawyk, ale ty musisz dużo, dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby się tego języka nauczyć. Jeżeli tak nie jest, to wszyscy językoznawcy napiszcie mi w komentarzu, że się mylę. Ale z mojego doświadczenia, a znam angielski, niemiecki, teraz uczę się hiszpańskiego, potrzeba mnóstwo czasu, mnóstwo bycia z tym językiem, żeby to załapać. Taka sama kwestia jest, jeżeli chodzi o budowanie mięśni, jeżeli chodzi o naukę dowolnej dyscypliny sportowej. Ja w 2016 roku, jak zaczynałem biegać, nie znosiłem tego i byłem tak tłusty, bo tego się nie da inaczej nazwać, że po przebiegnięciu pół kilometra już byłem cały zasapany. Kondycja moja była na poziomie zerowym. Dwa lata później, w roku 2018, bez najmniejszego problemu wstawałem rano, wychodziłem na zewnątrz i biegałem po 3-4 km dziennie, 7 razy w tygodniu. I ktoś mi może powiedzieć: ha, "To czyste szaleństwo". Nie. To jest efekt dyscypliny, efekt budowania nawyku i efekt pracy. Ja chciałem mieć lepszą kondycję i spełniłem swój cel. I jeżeli ty nie będziesz zdyscyplinowany, to ty zapomnij o jakichkolwiek sukcesach. Jeżeli ty chcesz się nauczyć, na przykład relacji damsko-męskich, bo w końcu to jest kanał o relacjach damsko-męskich, to zapomnij o tym, że ty sobie na 10 minut obejrzysz jakiś tam mój jeden kurs i już będziesz osiągał mistrzowskie sukcesy. Nie ma czegoś takiego. Musisz się regularnie uczyć, najlepiej codziennie, jeżeli jesteś w stanie. Pewnych poświęceń dokonać, może mniej alkoholu pić, może mniej spędzać czasu na Netflixie, może mniej się spotykać ze znajomymi, którzy cię nie rozwijają, to na pewno osiągniesz sukces w dowolnej dziedzinie. Natomiast jeżeli nie jesteś gotów na takie poświęcenie, twój wybór, sukcesu nie osiągniesz. Trzecia rzecz, ostatnia, która pomaga osiągnąć sukces, która mi pomogła, która pomogła wielu ludzi, których poznałem w życiu, to jest całkowite Chciałbym tu użyć mocnego słowa, ale powiem lekkie. Po prostu macie nie obchodzić krytyka. Ja chciałem powiedzieć mocniej, ale wiem, że niektórzy z moich widzów mają wrażliwe uszy, więc sobie oszczędzę. Ludzie będą cię krytykować, bo kiedy ty idziesz po sukces, Przypominam, w dowolnej dziedzinie jesteś coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy, a oni wszyscy są tutaj. To są ci wszyscy frajerzy, którzy patrzą w górę i ci zazdroszczą, więc normalne będzie to, że będą ci mówili, a po co ci to, a w ogóle nie rób tego, chodź się z nami napij wódeczki może. To są ludzie, którzy będą cię krytykowali. Na moim YouTubie jest specjalne wideo, w którym bardzo dużo przyklinam, i w którym odpowiadam na pewne zarzuty znanego youtubera. Zobacz, ile osób mnie tam skrytykowało. Ja się z tego śmieję, bo to są biedni ludzie, którzy nie mają co robić i napierdzielają nienawiścią, zostają kowbojami klawiatury, i takie są ich dni, tak wyglądaj w całe życie. Wyobraź sobie, jak bardzo niepełnosprawną osobą trzeba być, żeby mieć takie życie. Natomiast ci ludzie takie mają. I przyzwyczaj się do krytyki. To jest warunek konieczny. Inaczej ciągle Ty się będziesz przejmował, że jesteś nie taki, jaki powinieneś być. Mi to daleko gdzieś. Ty jesteś skupiony na swoich celach. Musisz mieć głęboką koncentrację, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy każdy dosłownie zabiega o Twoją uwagę. Każdy! reklamy, różne branże, Twoi znajomi. Jeżeli masz dużo znajomych, to wiesz, o czym mówię. Ja też mam tu zaproszenie na imprezę, tu zaproszenie na spotkanie. Często muszę wybierać. Jeżeli robię jakiś ważny projekt, na przykład biznesowy, zamykam się w domu, odmawiam, mówię nie, nie wyjdę, albo jestem w stanie się tylko spotkać na godzinę, nie dłużej, bo jestem zajęty. Bo wiem, co chcę dalej osiągnąć. I to jest myślenie, to jest sposób działania, który ty musisz zacząć robić. Fajnie, że tu przyszedłeś i słuchasz tego wideo, ale teraz powinieneś się wyłączyć właśnie w tej chwili i zacząć robić. Bierz kartkę papieru, zobacz, co chcesz osiągnąć i zacznij działać. Pamiętaj też o zalajkowaniu, komentarzu i subskrypcji. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. To były pytania o relacje 24 dzień spośród 30. Kornel Tomicki, trener relacji damsko męskich Cześć!